Przechodzimy do punktu 6f. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Siedlec na lata 2016-2030. Drodzy Państwo, tutaj informuję Państwa sołtysów oraz osoby spoza Rady. Wczoraj odbyła się komisja wspólna, na której szczegółowo analizowano przygotowaną strategię. Z racji tego, że pan Rafał Szaleja, który nam przygotowywał tą strategię, dzisiaj niestety w sesji nie mógł uczestniczyć, były wnioski dotyczące ewentualnych zmian. Tutaj o wprowadzenie poproszę pana Hieronima Birka. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście. Pierwsza strategia rozwoju gminy Siedlec powstała w 2001 roku. Została przyjęta uchwałą Rady Gminy w dniu 6 czerwca 2001 roku i obowiązywała do końca 2015 roku. W zasadzie przez ten okres nie analizowano szczegółowo realizacji zadań wpisanych w tej strategii, jednak jej zapisy miały znaczenie przy składaniu wniosków o pozyskanie środków pomocowych. Obecnie nawet przy pobieżnej analizie jej treści należy stwierdzić, że wiele zadań rozpisanych do realizacji zostało wykonanych. Niektóre nie mogły być wykonane ze względu na zmianę polityki gospodarczej, pojawienie się nowych możliwości finansowych oraz zrealizowane zostały inne zmienione zadania z powodu nowych możliwości technicznych realizacji inwestycji oraz dostępności środków zewnętrznych na określone zadania. Rozpoczęcie prac nad opracowaniem projektu strategii rozwoju gminy Siedlec w nowej perspektywie czasowej zapoczątkowane zostało w kwietniu 2016 roku poprzez przyjęcie przez Radę Gminy Siedlec uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu strategii rozwoju gminy Siedlec na lata 2016-2030 i podyktowane było między innymi następującymi przesłankami. Koniecznością weryfikacji i zmian dotychczasowych kierunków rozwoju gminy wynikających z oceny jej dotychczasowej użyteczności, uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, przepisów prawnych oraz zmieniających się potrzeb mieszkańców, dostosowaniem jej do dokumentów strategicznych opracowanych dla nowej perspektywy finansowej w skali kraju, województwa i powiatu, co było podstawą przygotowania dokumentów programowych w celu pozyskania środków zewnętrznych, w tym unijnych, w ramach programów finansowych w okresie 2014-2020 oraz w dalszej perspektywie czasowej. Dotychczasowa strategia utraciła swoją ważność. Można by więc zadać sobie w tym miejscu zasadnicze pytanie, po co właściwie potrzebna jest strategia? Strategia powinna odpowiadać na trzy podstawowe pytania. Do czego powinniśmy dążyć w kształtowaniu rozwoju naszej gminy, a więc wizja przyszłości? Co powinniśmy starać się osiągnąć w perspektywie 10-15 lat, a więc podstawowe cele strategiczne oraz w jaki sposób, to znaczy czyimi siłami, jakimi środkami, przy jakich rozwiązaniach organizacyjnych i tym podobnych chcemy zrealizować nasze zamierzenia, przedsięwzięcia i sposoby działania. Przy opracowaniu strategii oparto się na trzech podstawowych funkcjach strategicznych. Pierwsze to bezpośrednia podstawa do działań organów samorządów w tych dziedzinach i na tych zakresach, które wynikają z kompetencji samorządu. Druga funkcja to działanie pośrednie, a więc informacyjne, inspiracyjne, mobilizujące, organizacyjne, edukacyjne, a także pomocowe względem podmiotów autonomicznych, tak aby podmioty te poprzez swą działalność realizowaną w imię własnych dążeń służyły celom rozwoju gminy. I funkcja trzecia, mająca szczególne znaczenie w obecnej dobie, to strategia jako narzędzie w staraniach o uzyskanie zewnętrznych środków pomocowych, zwłaszcza ze źródeł Unii Europejskiej. Tak więc strategia ma określać wizję i priorytety działalności w ciągu następnych lat. Ma porządkować sprawy, które są do załatwienia, pozwolić na kontrolę wykonania przyjętych zadań, umożliwić coroczną aktualizację planów i wydłużenie horyzontu planowania o kolejne lata i jest też podstawą do stworzenia wieloletniego planowania inwestycyjnego. Natomiast strategia nie jest dokumentem przyjętym raz na zawsze. Może być zmieniana. Strategia też nie musi być wykonana w 100%. Ma być planem nieco na wyrost po to, żeby można ubiegać się o środki, mieć cel,
Natomiast nie zawsze musi być w pełni wykonana, jeżeli nastąpią jakieś zewnętrzne przesłanki, które na to nie pozwolą. No i powinna być też realna do realizacji finansowej. Nie można jej robić na wyrost, wiedząc, że budżet gminy tego nie wytrzyma. No i strategia powinna być kompleksowa, czyli powinna być równowaga zadań inwestycyjnych i zadań nieinwestycyjnych. Przebieg nad realizacją strategii, którą dzisiaj mamy przejąć, przebiegał mniej więcej następująco. Na początku roku poczynione były uzgodnienia organizacyjne. Po przyjęciu uchwały przez Radę Gminy o przystąpieniu do projektu strategii przeprowadzono ankietyzację wśród mieszkańców. Mieszkańcy odpowiadali na ankiety, które zostały rozdane poprzez uczniów szkół dla rodziców, a także była ta ankieta dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy, gdzie bezpośrednio można było ją składać. Następnie przeprowadzono wywiady z opiniotwórczymi mieszkańcami gminy i przystąpiono już do konkretnych rozmów na temat przygotowania projektu strategii, która odbywała się w formie warsztatów i konsultacji, gdzie między innymi przedstawiano uwarunkowania rozwoju gminy, przeprowadzono analizę SWOT, określono wizję, misję i strategiczne kierunki rozwoju gminy, sporządzono zestawienia projektów strategicznych i rozpisano je na szczegóły, a więc co, kto, z czyim udziałem, pod czyim kierownictwem, kiedy i z wykorzystaniem jakim funduszy i co należy z tego zrobić. Określono również działania związane z wdrażaniem, monitorowaniem i aktualizacją strategii. Dzisiaj jesteśmy na etapie zatwierdzania strategii przez Radę Gminy. Kiedy to nastąpi, to ostatnim punktem, który dotyczy strategii, będzie jej publikacja. Podczas tych prac wypracowano i ustalono, a również wczoraj na komisji jeszcze dokonano zmian w tych dwóch podstawowych rzeczach dotyczących gminy, a więc wizji gminy, która w obecnej strategii ma przedstawiać się następująco. Gmina Siedlec wyróżnia się spośród gmin wiejskich województwa wielkopolskiego dobrymi warunkami zamieszkania i odpoczynku, dobrze rozwiniętą działalnością gospodarczą w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, wysokim poziomem rolnictwa, stabilnym rynkiem pracy, aktywnie chronionym środowiskiem naturalnym oraz aktywnym i atrakcyjnym środowiskiem kulturowym dbającym o lokalne tradycje. Natomiast misja rozwoju gminy została sformułowana w sposób następujący. Jesteśmy aktywną gminą znaną z rozwiniętego rolnictwa i przetwórstwa położoną w zachodniej części Wielkopolski. Realizację naszych zamierzeń rozwojowych pragniemy osiągnąć poprzez zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorcom i gościom pełnej dostępności infrastruktury technicznej i społecznej, wspieranie powstawania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, zapewnienie szerokiej gamy wysokiej jakości usług społecznej, pobudzanie i wspieranie aktywności i integracji społeczno-kulturalnej. Tak rozwinięte cele strategiczne ujęto w dwóch zadaniach. Pierwsze to jest zapewnienie dogodnych warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy oraz drugi zapewnienie wysokiego poziomu infrastruktury i usług społecznych. Te podstawowe cele zostały rozpisane w poszczególne programy, a te programy na poszczególne zadania. I tak w celu strategicznym pierwszym zapewnienie dogodnych warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy zostały ujęte trzy programy, a w każdym z tych programów po kilka konkretnych działań do realizacji. Natomiast w celu strategicznym drugim zapewnienie wysokiego poziomu infrastruktury i usług społecznych zostały zapisane trzy programy i w tych programach również poszczególne działania w tabelach do realizacji. Jak już wspomniałem wcześniej, dokonane w strategii zapisy realizacji zadań powinny być analizowane, a otrzymane wyniki mogły być porównywane do określonej bazy wyjściowej. Dlatego też w proponowanym dokumencie ustalono mierniki realizacji strategii, które ujęte zostały w 12 punktach. Punkt pierwszy, liczba mieszkańców gminy, punkt drugi, poziom dochodów na jednego mieszkańca, punkt trzeci, udział wydatków majątkowych w łącznych wydatkach gminy, punkt czwarty, odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej bądź posiadających przydomową oczyszczalnię ścieków, punkt piąty, długość utwardzonych dróg gminnych, punkt szósty, odsetek środowisk korzystających z pomocy społecznej, punkt siódmy, liczba przestępstw, ósmy, liczba wykroczeń,
9. Powierzchnia gminy objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Punkt 10. Liczba podmiotów gospodarczych. Punkt 11. Liczba bezrobotnych mieszkańców oraz punkt 12. Liczba laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych. Analizy na podstawie powyższych mierników powinny być wykonywane corocznie, co jest dość trudne, ale na pewno powinny być przedmiotem oceny przynajmniej na początku i na zakończenie każdej kadencji Rady Gminy w okresie obowiązywania tej strategii. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jak wspomniano już wcześniej, w przygotowaniu projektu strategii brali udział radni, sołtysi, pracownicy GOK-u, bibliotek, członkowie LZS-u, dyrektorzy placówek oświatowych i młodzież z gimnazjum, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, członkowie Koła Emerytów i Rencistów, pracownicy Urzędu Gminy i Gminnych Jednostek Organizacyjnych, przedstawiciele jednostek OSP i Policji, przedsiębiorcy oraz złożono 208 ankiet sporządzonych przez mieszkańców gminy. Pomocy technicznej w przygotowaniu strategii udzielała nam Fundacja Partnerzy dla Samorządu z Poznania pod kierunkiem pana Radosława Szarlei. W tym miejscu wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do pomocy przy przygotowaniu strategii, chcemy złożyć serdeczne podziękowania. Chcielibyśmy również poinformować, że wszystkie te osoby zostały również wymienione na pierwszych stronach tekstu strategii. Szanowni Państwo, strategia rozwoju gminy Siedlec na lata 2016-2030 ma być szansą na stworzenie długofalowej wizji rozwoju gminy oraz koordynację i hierarchizację z działań. Dokument ten pozwoli we właściwy sposób i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy, a także przewidywać niektóre z nich, zanim się pojawią. Dzięki jej przyjęciu zwiększy się wiarygodność gminy wobec partnerów zewnętrznych. Trwające prace przy opracowywaniu strategii przyczyniły się również do wysłuchania społeczności lokalnej, przeanalizowaniu zgłoszonych wniosków i uwag oraz propozycji pożądanego rozwoju gminy. W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest potrzebne i dlatego proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Siedlec na lata 2016-2030. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pomimo wczoraj długich narad, obrad i dyskusji nad strategią, zadam pytanie, czy Państwo radni chcą jeszcze zadać pytanie, coś uściślić, zapytać przed głosowaniem. Proszę bardzo. Dziękuję. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania uchwały nr 29/130/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Siedlec na lata 2016-2030. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem proponowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6g. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec dla terenów położonych w miejscowości Kopanica, działka nr 1381/1 oraz w Jaromierzu, działka nr 746. O przedstawienie projektu poproszę pana Hieronima Pirka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Prowadzenie działalności gospodarczej ma też za sobą to, że niekiedy firma tak się rozwija, że zaczyna brakować jej terenów i dlatego poszukuje dodatkowych. W przypadku przyjęcia projektu tej uchwały firma, która prowadzi działalność na terenie gminy Siedlec, w tym rejonie właśnie, pozyskała tereny, które pozwolą jej na dalszy rozwój. Są to tereny leśne i dlatego jedyną możliwością, aby mogły być przeznaczone pod działalność gospodarczą, to jest zmiana studium i planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też po złożonym wniosku wójt gminy Siedlec wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury związanej ze zmianą studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, która pozwoli również przyjąć uchwałę o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego i dotyczy to dwóch działek na terenie Kopanicy 1381 i na terenie Jaromierza numer 746. Możemy patrzeć, że to jest taki dziwny układ, bo mamy z jednej strony tych dwóch działek mamy Jaromierz i
te działeczki wcinające gdzieś tam się jako kopanica i z drugiej strony też mamy Jaromierz, no ale na temat tego, jak wygląda podział administracyjny gminy, my już większego wpływu nie mamy i stąd dwie sąsiadujące działki są w dwóch różnych sołectwach. Są to tereny leśne, jak już wspomniałem, ogółem zajmują one 2,7 hektara i dlatego, aby można dać szansę przedsiębiorcy na przystąpienie do przeznaczenia tych działek pod działalność gospodarczą, niezbędne jest przyjęcie tej uchwały, o co wnioskujemy do Wysokiej Rady. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają pytania? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 29/131/2016 Rady Gminy Sielec z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec dla terenów położonych w miejscowości Kopanica działka nr 138/1 oraz w Jaromierzu działka nr 746. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do realizacji punktu 6H. O brzmieniu. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, gimnazjum, przedszkoli i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji. O omówienie uchwały proszę pana Jacka Skrobisza. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty konieczna jest aktualizacja zasad przyznawania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż gmina Siedlec. Zmiany zasad udzielania dotacji wchodzą w życie od 1 stycznia 2017 mocą ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 czerwca 2016. Polegają na wprowadzeniu definicji podstawowej kwoty dotacji, która porządkuje system dofinansowania jednostek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne niż gmina Siedlec osoby prawne i fizyczne. Doprecyzowano również i dostosowano regulacje prawne do dotowania, wprowadzono zasady dotowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Inne zapisy uchwały pozostają bez zmian. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych ma pytania, uwagi? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa... Przepraszam, pan radny Żydzik. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, na podstawie artykułu 25a o samorządzie gminnym bardzo proszę o wyłączenie mnie z głosowania. Rozumiem. Bardzo proszę, pan Kluj. Ja, panie Przewodniczący, nie w tej sprawie, ale dostałem informację, że transmisja siadła. Zaczyna robić się ciekawiej chyba. Rozumiem. Ja rozumiem, że pan wójt wydał polecenie, pani Asia wyszła, może służby techniczne popracują nad tym. Drodzy Państwo, no niestety tą sieć, którą w tej chwili mamy, czyli dopóki nie przygotujemy sobie światłowodu, nie będziemy mieli zwiększenia tak zwanego transmisji wysyłanych informacji. Naturalną rzeczą przy każdym podłączeniu jest to, że tak zwane pobieranie jest dwa razy większe od tego, co możemy wysyłać. Stąd te ograniczenie, jeżeli chodzi o te rzeczy. Rozumiem. Tym bardziej ważne jest to, co dzisiaj zaproponował pan Kluj, a mianowicie żeby wszyscy mieszkańcy byli informowani o sesjach. Co najwyżej dostawimy krzeseł. Wszystkich mieszkańców będziemy zapraszać SMS-ami. No tutaj, tak jak pan wójt powiedział, nic nie jesteśmy w stanie zrobić, ale to cieszy, bo to znaczy, że coraz większa rzesza naszych mieszkańców nas ogląda. Panie Przewodniczący, prowadzimy intensywne rozmowy z dwoma firmami. Czekamy na drugą ofertę, mówiąc zupełnie, aby podpisać umowę właśnie na przyłączenie tak zwanego łącza światłowodowego. Także mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda się ten problem rozwiązać. Nie chcę tu promować mojej miejscowości, co prawda dużo mniejszej niż Siedlec, ale my mamy łącze światłowodowe, więc ja myślę, że chętnie będziemy gościć wszystkich radnych sołtysów na sesjach. Oczywiście trzeba będzie dostosować tą salę do wymagań, ale jest to możliwe. To tak żartem. Szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś z Państwa radnych w tej kwestii chciał zabrać głos? Dziękuję. Przypominam, że pan
radny Żydzik wyłączył się z głosowania, jest wyłączony, bo się z racji wypełnionych obowiązków zawodowych. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 29, łamane na 132, na 2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, gimnazjum, przedszkoli i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6 i podjęcie uchwały w sprawie reorganizacji Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek w Siedlcu i nadania statutu. I tutaj znowuż poproszę o przedstawienie pana Jacka Skrobisza. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Radni i Radne i Radni, na początku chciałem przeprosić za zamieszanie, które powstało ostatnio na Komisji Wspólnej. No ale jak się przygotowuje uchwałę, to do końca chce się ją przygotować tak, żeby raz odpowiadała ona normom prawnym, a dwa, żeby też rodziła jak najmniejsze skutki finansowe dla samorządu gminnego, stąd też zmiana nazwy, która miała być, została zaniechana, czyli pozostał Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Szkół i Placówek. Szanowni Państwo, podjęcie niniejszej uchwały w sprawie reorganizacji Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek w Siedlcu i nadania statutu wynika ze zmiany przepisów prawa wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw. Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek, który do tej pory prowadził obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych na podstawie artykułu 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, będzie nadal ją prowadził na podstawie znowelizowanych przepisów. Zakres obsługi wspólnej nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzenia planu finansowego oraz przeniesienia wydatków w tym planie. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają pytania dotyczące proponowanej uchwały? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 29, łamane na 133, na 216 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie reorganizacji Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek w Siedlcu i nadania statutu oraz wprowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Siedlec, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, no wydaje mi się, że to jest taki historyczny moment, bo to jest dopiero 16, ale to cieszy, że w takim trybie pracujemy. Tutaj informuję osoby, które nie są wtajemniczone, że po to, żeby tak sprawnie ta dzisiejsza sesja się mogła odbyć, to radni odbyli dwie długie spotkania na komisjach wspólnych. Oprócz tego pracowały jeszcze komisje, więc pytanie, czy może to nie jest właściwy kierunek. No i te komisje były od godziny 14 do 19, także sporo. Drodzy Państwo, przechodzimy do punktu 7. Wolne głosy i wnioski. Bardzo proszę, ja może bym proponował, żeby na początku tutaj odpowiedzieć na pytania, które zadał pan radny Kluj, a później będziemy zadawać kolejne pytania, jeżeli takowe będą. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, jeżeli można, poproszę, aby w sprawie sal, które monitorowaliśmy, jak wygląda wynajmowanie, pan Hieronim Birk odpowiedział, natomiast ja pozwolę sobie odpowiedzieć na zapytanie dotyczące
sprawy rekultywacji wysypiska śmieci w Grodzie, przepraszam bardzo, rekultywacji żwirowni w Grójcu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ pytanie to już wcześniej na komisji pan radny Kluj zadał, mieliśmy troszeczkę czasu i wystąpiliśmy do obu szkół, a więc do zespołu Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Sielcu oraz zespołu Przedszkola Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Belęcinie o podanie zasad, na jakich wynajmują salę. I tak w przypadku zespołu Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Sielcu płatne za wynajem sali wynosi 40 zł od grupy i płatne są grupy, które zostały przez panią dyrektor określone jako grupa tenis, grupa Siedlec, druga grupa Siedlec, grupa Żodyń oraz Zumba. Natomiast nieodpłatnie z sali korzystają członkowie LZS Chobienice, UKS Absolwent Siedlec, drugi Absolwent Siedlec i Szkoła Kopanica oraz LZS Kopanica. W przypadku odpowiedzi udzielonej przez panią dyrektor zespołu Szkoły Przedszkola i Szkoły Podstawowej Gimnazjum w Belęcinie, sala sportowa jest wynajmowana na następujących zasadach. Jeżeli chodzi o płatność, juniorzy do 16 lat 25 zł, seniorzy 35 zł, natomiast cennik za siłownię, bo na sali w Belęcinie jest również siłownia, wynosi 10 zł za jedno wejście, 80 zł za 10 wejść, 150 zł za 20 wejść i 200 zł za 300 wejść. Nie płacą za 30 wejść. Nie płacą uczniowie, którzy mają WF oraz SKS-y, zespół szkoły podstawowej i gimnazjum w Tuchorzy oraz jedna jest darmowa godzina dla chętnych z obwodu szkoły. Taką informację przekazały panie dyrektor i temat ten będzie jednym z punktem spotkania, które zostało zorganizowane jako narada z dyrektorami, które będzie miało miejsce w poniedziałek, tak? 5 grudnia i temat ten zostanie omówiony tak, żeby tak dużych rozbieżności nie było. Tyle na tą chwilę możemy przekazać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, jeżeli można, drodzy Państwo, sprawę rekultywacji żwirowni w Grójcu monitorujemy. Ostatnie spotkanie w tej dokładnej sprawie odbyło się 10 listopada. W tej chwili sprawa jest w prokuraturze. Z naszego upoważnienia nadzór na tym ma związek międzygminny OBRA, natomiast planujemy w najbliższym czasie też po wynikach tylko z prokuratury zrobić spotkanie jeszcze z panem starostą i pracownikami, którzy nadzorowały ten element i w zależności od wyników i wniosków, które przedstawi prokuratura, będą na tej podstawie przedstawiane pozostałe wnioski. Nic mi nie wiadomo o tym, aby było jakiekolwiek na razie szkodliwe oddziaływanie w którymkolwiek z miejsc. Jest pierwsze badanie, które mówi o zagrożeniu. To, co gdzieś tam mamy podane, nie ma na razie bynajmniej żadnych badań, które mówią o jakimkolwiek związku, jeżeli chodzi o związki z którymkolwiek ciekiem wodnym, jeziorem czy rzeką. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Kluj. Z moich informacji wynika, że prokuratura ułożyła śledztwo w tej sprawie. Jeżeli dobrze gdzieś tutaj to jest w tej chwili, my czekamy na wynik, bo bodajże była złożona skarga, natomiast to, co ja jestem, mówię z 10 z panem Piaskiem, jak rozmawiałem, to czekamy, aby podjąć dalsze kroki, czekamy na wynik prokuratury, czy będzie to kierowane dalej, czy nie, my mamy przygotowane pisma jak gdyby i od tego będzie zależało dalsze postępowanie. Mogę to sprawdzić, natomiast z informacji mówię z 10, gdzie rozmawiałem, takiej informacji nie miałem. Także być może jest to po prostu dalsze odwołanie robione. W pierwszym zapytaniu, które związek złożył w naszej sprawie, niestety prokura odpowiedziała, że w tym momencie nie prowadzi dochodzenia. Dopiero drugie zapytanie, czy takie dochodzenie było prowadzone i tak dalej, przyniosło jakiś rezultat, że takie dochodzenie było prowadzone. I z tego, co mówię, zorientowano, czekamy w tej chwili na odpowiedź generalnie z prokuratury, jak to jest, bo my przygotowaliśmy wniosek na usunięcie, jak gdyby, jeżeli są tam niezgodności, a właściciel nie zakwestionuje badań, które są w tej chwili zrobione, to na usunięcie tego, co tam się znajduje. Bardzo proszę, pan Kluj. Mogę jeszcze dwa słowa, bo badania zostały wykonane i wojewódzki inspektor ochrony środowiska jasno i wyraźnie stwierdził w piśmie z 17, że tam są, podał określony numer tych odpadów i tam są odpady, które nie nadają się do rekultywacji,
i miały zostać podjęte działania przez właściciela tego terenu doprowadzające do usunięcia tych odpadów. I od 17, to chyba był nie 17, o ile się nie mylę, lipiec 2015 roku do dnia dzisiejszego żadnych działań, co wynika z następnego pisma, żadne działania nie zostały podjęte. No to tu trzeba sobie zadać kluczowe pytanie, co robią służby powiatowe, które w zadaniach mają nadzorowanie rekultywacji. No tu myślałem, że zadam to pytanie panu przewodniczącemu rady, ale umknął. I jak służby powiatowe nadzorowały tą rekultywację tego wyrobiska zgodnie z programem, który został zaakceptowany przez starostwo. I tam w tym programie nic nie było o numerze tych odpadów, który został podany po badaniach przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Także tutaj ja rozumiem, że to nie jest zadanie gminy, ale te śmieci są na terenie naszej gminy i w naszym imieniu zadanie to prowadzi i powinno prowadzić, powinien prowadzić Związek Międzygminny Obra, ale to jest tykająca bomba ekologiczna, nad którą nie można tak sobie przechodzić obojętnie, bo jak zostaniemy z tym całym cyrkiem, no to ja już to kiedyś nawet powiedziałem, odniósł się chyba to teraz w ostatnim wydaniu pan Piasek, faktycznie to są grube miliony, utylizacja tego i zostaniemy z tym problemem my na terenie tutaj naszej gminy. I to jest nie pierwszy przypadek, w którym taka pseudorekultywacja została na wyrobiskach tego pana prowadzona. Bo to już znając historię i interesując się tym, to już jest chyba trzeci taki numer, który wyciął ten pan. Mogę tylko się odnieść do tych wniosków, które tutaj mamy. Daliśmy dwumiesięczny czas dla właściciela, aby mógł zakwestionować te badania, ponieważ ich nie zakwestionować. W tej chwili czekamy tylko na odpowiedź prokuratury. Mamy przygotowane pismo nakazujące usunięcie tej części zaskarżonej rekultywacji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z państwa? Bardzo proszę, pan radny Żydzik. Ponieważ tutaj w sprawozdaniu wójta przewinął się temat spotkania z sołtysem jednej z miejscowości w sprawie kontenerów socjalnych, ten temat przewija się tutaj przez sesję, przez komisję już od dawna, dosyć często. Chciałbym się dowiedzieć, czy jakieś dalsze kroki zostały przedsięwzięte w celu postawienia tych kontenerów, czy poszerzenia zasobu gminnego o mieszkania socjalne, no bo sporo tutaj tych rozmów było, do tej pory też był tutaj u nas poruszany temat mieszkań socjalnych związany z miejscowością Karna. Nie chodzi mi w żadnym wypadku o jakieś tam społeczne protesty, tylko chodzi mi o temat związany z samą budową, postawieniem. Przyznam się szczerze, że jeszcze nie miałem okazji zapoznać się z projektem budżetu na 2017 rok, ale zapewne tam też znajduje się pozycja związana z karami i odszkodowaniami. Także pod tym kątem zadaję to pytanie. Dziękuję bardzo. Ja tutaj rozumiem, że pan wójt zaraz odpowie. Natomiast no, ten punkt był przedmiotem no, bardzo długich dyskusji wczoraj na komisji. Ja rozumiem, pan radny nie mógł być obecny, dlatego bym prosił pana wójta, żeby w takiej skondensowanej formie przekazać tą informację. Proszę. Drodzy państwo, przede wszystkim chcemy prowadzić dialog. Dotyczy to w pierwszej kolejności mieszkańca, który jest w najtrudniejszej sytuacji Schobienic i tak naprawdę zastanawiając się, nie chcę powiedzieć buńczucznie w trosce jego zdrowia, ale każdy, kto zna ten lokal, zdaje sobie sprawę, że póki na szczęście mamy taką pogodę, jaką mamy, to oby się utrzymał jak najdłużej, to jest wszystko dobrze. Natomiast obawiamy się też pewnego nieszczęścia, stąd też szukamy pewnych rozwiązań dookoła miejsc, gdzie te osoby mieszkają. Stąd też było spotkanie z mieszkańcami Chobienic, ponieważ mamy tam dwie działki, dotyczy to ich mieszkańca. W tej chwili po wczorajszej komisji sobie sprawdzamy pewne możliwości. Dotyczy to dwóch panów, przy czym jeden jest, jak gdyby byśmy powiedzieli, w naszym obowiązku zapewnienia mu lokalu i za ten lokal jako gmina płacimy, chociaż w takim stanie on jest, jakim jest. Rozmowy trwają.
to, co mówimy sobie o tej budowie z płyt kontenerowej, nie jest to najlepsze wyjście, natomiast jest to wyjście najekonomiczniejsze z takiego punktu widzenia, też dające jeszcze jedną możliwość. Te osoby, których to dotyczy akurat, mają w pobliżu pracę, nie są uciążliwi dla czy gminy, opieki społecznej i tak dalej. Tym jednym wyróżnieniem, które gdzieś sprawia, jest dla nas obciążeniem, to jest to, że obecny właściciel wykupił mieszkanie razem z mieszkańcami. Dał im nakaz eksmisji, a my musimy za ten nakaz płacić. I stało się tak, jak stało te osoby, stąd też szukamy pewnych rozwiązań, które i Państwa jako Rady i nas wszystkich będą coraz koczniejsze. Oczywiście przygotowujemy projekty, zastanawiamy się nad przygotowaniem mieszkań socjalnych w tych obiektach, które mamy. Ze względów jednak klasycznie proceduralnych, jakie wymagania mają przebudowy wszystkich rzeczy, otrzymanie pozwoleń, no jest to rzecz dosyć przedłużająca się w czasie, a tutaj należy pewne rzeczy podjąć w trybie natychmiastowym. Stąd też mamy zabezpieczone środki, żeby za około 50 tysięcy złotych kupić, to się nawet w zasadzie to jest podwójny kontener, 35 metrów. Mamy tego typu środki zabezpieczone. Zrobiliśmy zapytania do trzech, czyli rozeznaliśmy się na rynku, o jakich pieniądzach mówimy, ponieważ no oby żadne nieszczęście się nie stało. Natomiast jak wiecie Państwo, różnie może się zdarzyć, stąd też ta akurat sytuacja jest sytuacją bardzo nagłą. Inną zupełnie rzeczą jest to, że mamy ogromne zapotrzebowanie na mieszkania socjalne, a z drugiej strony mamy prawie 30%, bo mamy około 50 paru mieszkań, natomiast 20-30% mieszkańców, którzy tam mieszkają, nie płacą nam czynszu. Rocznie koszt dofinansowania z budżetu gminy przekracza 100 tysięcy złotych. To są remonty, wszystkie rzeczy, które dookoła trzeba zrobić. Natomiast gmina, to już jest informacja bardziej dla mieszkańców, gmina nie ma możliwości prowadzenia spółdzielni mieszkaniowej, czyli zasad rynkowych. Takie mamy koszty, od tego uzasadniamy czynsz. Mamy te rzeczy z góry określone. Nasza polityka chce się skupić na zwiększaniu liczby miejsc socjalnych. Stąd rozpatrujemy karnes, rozpatrujemy też i prace trwają, złożyliśmy projekty, jeżeli chodzi o Jaromierz, ale także zastanawiamy się, przygotowujemy możliwość, czy sprawdzamy wycenę możliwości postawienia kilku mieszkań na zasadzie niekoniecznie kontener, tylko na zasadzie płytowej. Takie coś na wyjeździe z sołtysami widzieliśmy. Tych parę spraw jest w tej chwili rozpatrywanych. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Rzeciech. Jeszcze jedna prośba w innym zupełnie temacie. Jakiś czas temu pojawiło się na terenie gminy więcej pojemników na używaną odzież. Kiedyś one były tylko w niektórych miejscach, teraz pojawiło się ich troszkę więcej. No i tak pechowo to troszkę w niektórych miejscach wygląda. Sam miałem okazję interweniować w Związku Międzygminnym Obra w sprawie jednego z pojemników, który został gdzieś tam w sposób, no gdzieś tam wandale go przewrócili, on się rozsypał, wysypał. Trochę za późno już jednak interweniowałem, bo okazało się, że tego dnia, którego ja interweniowałem, następnego dnia został posprzątany, to i tak jeszcze kolejnego dnia już zdjęcie w gazecie było. Także spóźniliśmy się troszeczkę, ale moja taka prośba, żeby zwrócić się już tak oficjalnie do Związku Międzygminnego, który za to odpowiada, żeby no większym takim nadzorem objął te pojemniki, bo no po raz kolejny gdzieś tam zdarzyło mi się, widziałem i to nie w jednym miejscu, że one są przepełnione, często gdzieś tam się z nich wysypuje ta odzież, mieszkańcy jednak dosyć w sporych ilościach tą odzież tam pozostawiają, a później w takich wilgotnych warunkach jesienno-zimowej aury ta odzież na pewno nie stanowi jakiejś dużej wartości później do wykorzystania dalszego przez jakieś odpowiednie służby społeczne. Także prosiłbym, żeby zwrócić oficjalnie Związkowi Międzygminnemu Obra uwagę na to, żeby zadbali o stan tych pojemników. Jeżeli można, dziękuję. Panie Przewodniczący, Związek wynajmuje czy udostępnia możliwość wystawienia się dla jednej z firm i brzydko mówiąc konkurencja między tymi firmami doprowadziła do tych kilku wypadków, które były i na terenie naszej gminy, gminy Wolsztyna, wszystkie wydarzyły się te elementy przewrócenia w ciągu jednej nocy. Natomiast zwrócę uwagę, na ten temat rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o pewne zabezpieczenie tego, natomiast zwrócę uwagę, jeżeli zdarzają się, że było częstsze wywożenie i nadzór nawet naszej spółki, która jak będzie jeździła, jeżeli chodzi o przepełnienie tych kontenerów.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Bardzo proszę, pan Eugeniusz Piątek. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja dotyczy właśnie tu sprawa sprawozdania wójta z prac międzysesyjnych. Chodziło mi mianowicie o szkolenie dla właścicieli punktu sprzedaży napojów alkoholowych, bo wójt sobie to wpisał, akurat wójta tam nie widziałem, byłem na tym szkoleniu, zainteresowanie było bardzo duże, ale mianowicie chodzi mi o to, że następnym razem bym prosił, żeby zaprosić wszystkie osoby zainteresowane na wpływ wydawania decyzji. Mianowicie chodzi mi o przedstawicieli sanepidu na przykład, bo mieliśmy bardzo dużo pytań. Osoba szkoląca przyjechała z Łodzi. Uważam, że chyba pewnie bliżej są też osoby, które prowadziłyby takie przeszkolenie, przeczytanie ileś formułek, ale chodziło nam mianowicie o prowadzenie ogródków przy punktach sprzedaży. Nikt nie potrafił nam odpowiedzieć na te pytania. I to został temat bez końca. A drugie takie moje spostrzeżenie, chodziło o przyjęcie strategii rozwoju gminy Siedlec na lata 2000-2030. Przepraszam, że nie wziąłem udziału w tej dyskusji, ale wczoraj takie coś zwróciliśmy uwagę, pan Rysiu zgłaszał też, że jeśli chodzi o ankiety, 200 osób to jest niecałe nawet 2% mieszkańców. I uważam, że to było w ograniczonym środowisku przeprowadzone ankiety, że następny raz, bo bardzo dobrze, że taką strategię się przeprowadza, ale uważam, że niecałe 2% mieszkańców biorąc udział w tak poważnym zadaniu, jak strategia na tak długie lata, powinna obejmować większą grupę ludzi. Dziękuję. Znaczy my możemy tylko się do tego przychylić, natomiast drodzy Państwo, każdy z nas pracuje, sami też wiecie, jaka była frekwencja radnych na tych spotkaniach, tych spotkań było kilka. Z pewnością można się jak gdyby na tym zastanowić, natomiast zaletą strategii jest to, że mamy szansę ją jako Państwo, jako radni, żeby rzeczywiście ją aktualizować. Corocznie należałoby ją przejrzeć, natomiast zawsze w przypadku, mówię, przeprowadzania gdzieś tam ankiet, one są o tyle utrudnionym jak gdyby sposobem, że nawet jak je powysyłać do wszystkich, to te osoby muszą to odesłać czy tam znać. Stąd mówię, mimo zaproszeń, tyle osób jak gdyby zdeklarowało się, wzięło w tym udział. Ja myślę, że tutaj warto dodać to, co powiedział pan, znaczy autor opracowania, pan Rafał Szalejek wczoraj, bo takie pytanie też padło, no i powiedział, że jest to reprezentatywna grupa, którą uznaje się jako wiarygodną do badań, także tutaj My nie prowadzimy tych badań, prawda, więc... Ja tego nie podważam, tylko mianowicie chodziło mi o to, że z różnych grup społecznych po prostu ta ankieta powinna wynikać też. Ale, no, bo to byli, tak bardziej tu... ale byli też zaproszeni, panie Eugeniuszu, no, także ja myślę... Także, bo wczoraj tutaj pan właśnie wypowiadał się na ten temat, bo też mieliśmy taką wątpliwość, także... Ale warto ten głos jak gdyby przy najbliższej okazji gdzieś tam podnieść, może rzeczywiście warto zapytać, czy można to, znaczy można na pewno zwiększyć pytanie to, co wójt powiedział, czy będą zainteresowani. Dziękuję, ale to wskazuje na to, że jednak radni podobnie myślą, bo wczoraj takie same pytanie było. Panie, bardzo proszę, bo widzę pani Ewa. Panie przewodniczący, jeżeli pan pozwoli, pani Ewa, tutaj do pana radnego. O te szkolenia sanepidu. Trudno jest namówić sanepid, żeby udzielał wprost odpowiedzi na pytania, gdzie może być ogródek czy nie. Natomiast myślę, że pan przewodniczący, rada gmina raz do roku zaprasza przedstawicieli służb na złożenie takiej informacji i wtedy to może być to miejsce, gdzie te pytania, które nurtują pana radnego w imieniu przedstawicieli środowisk sprzedających, prowadzących te punkty, można zadać, więc myślę, że to jest takie najlepsze miejsce. Natomiast szkolenie jest typowo pod firma szkoli z danego zakresu i trudno wprowadzać kogoś dodatkowo, a takie szkolenie z innymi osobami mogłoby trwać za długo i znów mamy później narzekanie, że szkolenie jest zbyt długie. Także myślę, że to by była, panie przewodniczący, okazja na zrealizowanie tego, o czym pan radny mówi. Na pewno z tego skorzystamy, tak, przy tej okazji, jak są poszczególne służby, nam zdają sprawozdanie. Znaczy ja akurat ten temat rozwinąłem troszeczkę szerzej i w ten sam dzień udałem się do służb sanepidu. I po prostu źle były interpretowane decyzje sanepidu względem przedstawiciela gminy, względem wydawania zezwoleń na ogródki piwne właśnie. I dlatego też jakby były wszystkie osoby, to by był ten temat zamknięty na pewno i ta dyskusja by się zamknęła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani Ewa Weil. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałam się podzielić takim spostrzeżeniem wtedy, kiedy wykonuje się u nas prace inwestycyjne na drogach, kiedy doprowadza się kanalizację czy wodę do domków jednorodzinnych.
bądź jeszcze inne prace inwestycyjne prowadzi się przy okazji budowy domków jednorodzinnych, żeby zachować na należyte wykonywanie ubytków w drogach. Mówię tutaj o sytuacji i o drodze Kiełpiny-Siedlec, gdzie no rzeczywiście tam inwestycje budowlane trwają i co rusz ktoś tam się podłącza. I teraz na tej drodze zaczęły się robić takie uskoki. Mimo że wykonawca w jakiś sposób tam naprawia te drogi, ale zostają takie nierówności. Myślę, że można to zrobić bardziej starannie, tak? Bardziej starannie dołożyć tutaj. I drugą rzecz, którą chciałam jeszcze tutaj poprosić, to jeżeli jest możliwość, to w Kiełpinach na osiedlu kolejowym od tak zwanej starej szkoły potem do posesji nowo wybudowanych jest rów melioracyjny i on jest niedrożny. Mieszkańcy mi tutaj monitorują, że w tej chwili mają wodę. Więc jeżeli można, to prosiłabym o udrożnienie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Bo ja rozumiem, że na to stwierdzenie tutaj nie będzie odpowiedzi, trzeba sprawdzić, Państwo musicie podjąć decyzję. Pisaliśmy to i jutro pojutrze sobie podjedziemy tam na sprawdzenie, nie? Rozumiem, że Państwo radni wyczerpali pytania. Pytania do Państwa sołtysów, do Państwa sali. Czy jakieś pytania, uwagi Państwo mają? Bardzo proszę. Nie widzę. Słychać? Kto? Przepraszam. Ja krótko, żeby nie przeciągać. A, to Pan. Przepraszam, nie widziałem, że Pan się zgłaszał. Bardzo Pana przepraszam. Jeżeli któryś z przedstawicieli gminy mógłby powiedzieć, jakie gmina w najbliższym czasie będzie podejmowała działania dotyczące wystąpień pokontrolnych z kontroli RIO i zaleceń, które zostały w tych wystąpieniach kontrolnych wypisane. Rozumiem. Czyli Panu chodzi o tą kontrolę z RIO dotyczącą przedszkola? W gminie więcej kontroli, a trzeba doprecyzować. O tej z przedszkola. Rozumiem. Panie Wójcie, może, jeżeli Pan może, żeby nie było wątpliwości, WK-0913/10/16. Bardzo proszę, Panie Wójcie. Drodzy Państwo, jesteśmy po analizie, którą zresztą omawialiśmy sobie. Złożyliśmy do Komisji RIO zastrzeżenie dotyczącego jednego z punktów, ponieważ nas obowiązuje uchwała, która nie została w żaden sposób uchylona. Czekamy w tej chwili na odpowiedź. Natomiast tak informowałem, jesteśmy przygotowani generalnie na wszystkie możliwości. Niestety no do dnia dzisiejszego nie mieliśmy mimo że jak się odbywało to spotkanie, które odbywało się u nas na sali, była deklaracja tam wtedy z pana starosty, który był przedstawicielem przedszkola, że z ich strony będzie chęć spotkania się radców prawnych jednej i drugiej strony, żeby pewne rzeczy uregulować. Do takiego spotkania nie z naszej winy niestety nie doszło. Natomiast na dzień dzisiejszy sprawa jak gdyby jest w toku. Jesteśmy Znaczy tutaj, Szanowni Państwo, no sytuacja dla mnie jest klarowna, dlatego że w sytuacji, kiedy jest wynik kontrolny, jeżeli są zalecenia, to organy gminy muszą wykonać te zalecenia, więc wydaje mi się, że sytuacja jest na dzień dzisiejszy czytelna. Wójt powiedział, że jest sprawa w toku, jest realizowane, tutaj wójt nie dopowiedział tego, o czym powiedział pan kierownik Jasztal, że jednym z zaleceń była również kontrola i ta kontrola, z tego co wiem, to się odbywa w przedszkolu, prawda? Tak, to tutaj jeszcze tytułem wyjaśnienia. Czy jeszcze są jakieś uwagi, pytania? Nie ma. Drodzy Państwo, wobec powyższego kilka komunikatów. 12 grudnia o godzinie 14:30 ma spotkanie Komisja Oświaty. 6
6 grudnia o godzinie 14 jest komisja wspólna, posiedzenie wspólne wszystkich komisji, przedstawienie budżetu. 20 grudnia sesja budżetowa i do tego czasu, w tym pomiędzy terminem 6 a 20, bardzo proszę, żeby poszczególne komisje w sprawie budżetu się również spotkały. 28 grudnia o godzinie 14 wyjątkowo w środę. Wyjątkowo w środę, tutaj już dlatego o tym mówię, że to nie jest wtorek, ale to wynika z tego, że to jest ostatnia sesja w roku i to musimy się spotkać po to, żeby pewne zagadnienia, jeszcze mówiąc kolokwialnie, wyczyścić, tak? Czyli będzie trzeba podejmować, jeżeli będzie trzeba podejmować określone uchwały, żeby ten rok zamknąć, musimy się spotkać w środę, dlatego że gdybyśmy się spotkali w czwartek, w piątek, do piątku byłoby zbyt mało czasu, żeby nasi pracownicy mogli przygotować materiały do wysyłki, dlatego będzie to 28 w środę. Wyjątkowo, to jest tylko i wyłącznie tym razem. Jak jest sesja 28, będą na pewno zmiany w budżecie i wieloletnia prognoza będzie dostosowana do końcowego budżetu. W związku z tym by musiała być też określona komisja budżetu, tak? To pani skarbnik, tak jak powiedziałem, komisje się też spotkają. Nie? My się do tego czasu jeszcze spotkamy kilka razy. Ja już jak gdyby w tej chwili wyprzedzająco mówię, żebyśmy sobie tutaj czas zarezerwowali, ale te kwestie dotyczące już tam poszczególnych komisji to jeszcze będą dopracowane. Z mojej strony to tyle. Bardzo pan wójt jeszcze chciał. Proszę bardzo. Drodzy państwo, ja chciałbym, jeżeli mogę się zwrócić do pani Moniki, jeżeli by rodzice chcieli się spotkać w sprawie omówienia tego, to bardzo chętnie, nie ma tutaj żadnego problemu, żeby pokazać też nasz tok jak gdyby postępowania. Po raz któryś będę mówił, że z naszej strony jest jak najbardziej dobra wola do tego, żeby ten... W zasadzie sporu nie ma, ponieważ właściciel żadnych dokumentów spornych nie złożył. Na wszystkie pytania, które były, odpowiadamy. Natomiast jeżeli by rodzice troszeczkę dali mi z wyprzedzeniem, to z chęcią przygotujemy się i spotkamy się w tej sprawie, żeby omówić, jakie jest nasze stanowisko, także na podanych przykładach czy odpowiedziach, które żeśmy odesłali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tutaj pozwolę sobie jeszcze wyrazić uznanie dla pani redaktor, jednocześnie troskę, bo jak zaobserwowałem, pani redaktor całą sesję stała zamiast siedzieć. Uprzejmie informuję, że u nas miejsca jest dość, kawy jest naprawdę wystarczająco, a także obawiam również w interesie Rady, że jak pani tak 2 godziny stoi, to komfort pani na sesji może nie być najlepszy, a w związku z tym życzymy pani zdrowia po to, żebyśmy się też dobrze w tej prasie zaprezentowali. To tyle tak na marginesie, także gorąco zapraszamy na wszystkie sesje, ale miejsc siedzących u nas jest dużo, co nam nie przeszkadza. Bardzo proszę, żeby czasami pani redaktor nie napisała. Nie przeszkadza, jak redaktorzy chodzą po sali, absolutnie. Bardzo dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania, jakieś uwagi? Jeżeli nie ma, drodzy państwo, zamykam 29. sesję Rady Gminy Siedlec. Dziękuję uprzejmie.